Startujemy, mam nadzieję, że mnie słychać. Hejka, cześć, siemaneczko, witam was serdecznie. Jak mnie jeszcze nie znacie, jestem Iwa i witam was w kolejnym takim odcinku na moim kanale, gdzie sobie trochę porozmawiamy. Nagrywając ten materiał na naszym kanale, na moim, ale to wy go tworzycie, wybiło 12 tysięcy widzów. Więc z tej okazji chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować, że wspieracie, obserwujecie, komentujecie. Shortsy na kanale pojawiają się praktycznie codziennie, wieczorami live'y. Zapraszam również na mojego TikToka, tam też aktywnie uczestniczę w życiu TikToka. Codzienne transmisje ze względu na wbicie 10 tysięcy obserwacji. Ty Viva, zapraszam serdecznie, więc nie poddaję się, od 3 lat działam w internecie. Kocham grać w gierki. Rozpoczęło się od tego, że od dziecka gdzieś złapałam zajawkę Gdzieś od dziecka towarzyszy mi ten gen grania w gierki, rozwijania się w tym wszystkim. Uwielbiam świat komputerowy, elektroniki, wszystkie gadżety z tym związane. Uwielbiam grać od dziecka w gierki, zaczynając od Metina, jakiegoś Gothica, Heroesów, kończąc teraz na CS-ie, CS 2 już w tym momencie oraz na Fortnite'cie i tak sobie przez całe studia aż do dzisiaj po skończeniu studiów gram. Prowadzę kanał, robię live'iki, więc zapraszam jeszcze osoby, które mnie nie obserwują, do zaobserwowania, zasubskrybowania tam na dole. Możecie w tym materiale możecie zostawić łapeczkę w górę, skomentować i bardzo wszystkim serdecznie chciałabym podziękować za wbicie 12 tysięcy widzów na kanale moim YouTube i mam nadzieję, że lecimy po więcej. Oczywiście nie poddajemy się, ciągła walka od 3 lat, nie poddaję się, tworzę w internecie, działam. No i co, lecimy z dzisiejszym odcinkiem, będziemy sobie gadać, taki luźny odcinek, zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy co z tego będzie. Okej, lecimy z tematem. Chodź Figa, to jest nasza domowniczka, przyjaciółka domu, Figa. Możecie poznać ją, zobaczcie. Więc słuchajcie, tak, ogólnie to chciałabym wam powiedzieć, że ostatnio obserwowałam moje pierwsze materiały na kanale. To jest totalna porażka, słuchajcie. Więc w dzisiejszym odcinku chciałabym nagrać dla was odcinek, gdzie, uwaga, będziemy grać w Fortnite'a i będziemy próbować zrobić winka. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać, więc obserwujcie i lecimy z tematem. No i co? Widzimy się już w gierce. Witam was serdecznie, znajdujemy się już, słuchajcie, moi drodzy, w gierce. Więc tak, przenosimy się jakby już o 3 lata do przodu, więc widzimy się już w gierce. Jesteśmy w Fortnite'cie, minęły w sumie 3 lata, zobaczymy jak mi teraz idzie aktualnie Fortnite'a. Ten pierwszy mój odcinek na kanale to jest totalna porażka, tyle się teraz zmieniło. Zaliczyłam taki totalny progres w Fortnite'cie, że musimy to po prostu sprawdzić i zobaczyć. Tym razem miejmy nadzieję, że uda mi się zrobić winka i lecimy z tematem. Rozpoczynamy pierwszą gierkę. Słuchajcie, już w tym momencie mam super bohaterkę, mam spoconego skina, więc miejmy nadzieję, że spoconym sposobem uda nam się zrobić winka i widzimy się już w gierce. Za chwilkę startujemy. Dobrze, już słuchajcie, znajdujemy się w busiku, lecimy na naszą ulubioną miejscówkę w tym sezonie, na Sady. Dziękujemy kierowcy busa, no i co? Miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać. Plan jest taki: zabić bossa na Sadach, zdobyć medalion, otworzyć safe oraz mitycznego skara, który doprowadzi nas do zwycięstwa. Miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać i zdobędziemy o wiele więcej fragów niż w tym pierwszym moim odcineczku z Fortnite'a 3 lata temu, słuchajcie, i lecimy, słuchajcie, po zwycięstwo. Na razie wydaje mi się, że nie widzę żadnych lotniczych, żeby tutaj nikt ze mną nie leciał. Okej, więc spróbujemy. Słuchajcie, lecimy po pierwsze itemki i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, tutaj już jest skrzyneczka. Mamy czepiaki. Mamy kroki, ale to są kroki bossów, wydaje mi się. Dobra, mamy skrzyneczkę, otwieramy pierwszą skrzynkę i co dostajemy? Kaplica. Pistolecik. Ale uwaga, może nam się uda coś z nim zdziałać. Więcej czepiaków. Dobra, zjadamy gumi i jagody, otwieramy drugą skrzyneczkę tutaj. I ja cię kręcę i dostaję drugi pistolecik. Ale tutaj będzie trzecia skrzynka i uwaga. Okej, okay, i dostajemy sztucera. Dobrze. Bierzemy potki, bierzemy tutaj wszystko. Czepiaki. Schodzimy na dół i walczymy z przeciwnikami. Próbujemy zabić bossa. Dobra. Ja myślałam, że to jest jakiś przeciwnik i mnie z pleców bije. Dobra. Próbujemy pokonać bossa. Ostatnia faza już po regeneracji HP. Myślę, że próba z czepiakami to najlepszy pomysł na to. Dobra.
Mamy skara, mamy medaliona. Pijemy sobie małą potkę. Dobra, używamy dużej potki. Jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, musimy to wykorzystać. Weźmiemy sobie w razie w tą pompę. Okej, idziemy do sejfu. Trzeba pokonać tutaj wszystkich. Mam nadzieję, że tutaj jakichś innych ludzi nie ma. Aczkolwiek nie wiem, czy tutaj ktoś jest. Kroki są. Aczkolwiek może to być po prostu bot. Nie, to nie jest bot. Nie, to jest bot. Dobra, idziemy do sejfu, zbieramy manatki. Stąd jak otworzymy sejfik. Zdobądźmy jeszcze snajpę i lecimy po wygraną. 66 osób. Jednak tam się ktoś tucze. Dobra, to idziemy zobaczyć. Najpierw fragi i potem sejf. Wyczyśćmy sobie miejscówę. Aczkolwiek nie wiem, gdzie są przeciwnicy. Dobra, tutaj coś wyczuwam. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Były strzały, aczkolwiek nie wiem, gdzie dokładnie. Tam mamy przeciwnika, uwaga. 28 leży. Nawet miał koronkę, ale nie wiem, gdzie jest ten drugi, w którego on strzelał. Czyżby udało mu się go pokonać? Chyba tak. Dobra, zbieramy sobie koronkę i lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że powinna. Mamy koronkę. Mamy, słuchajcie, tak. Bierzemy sobie movemencik. Jeszcze szybka pompa by się przydała, aczkolwiek nie wiem. I awupka. Dobra, to lecimy otworzyć safe i zobaczymy, proszę państwa, co z tego będzie. Czy uda nam się wygrać tą gierkę? Byłabym bardzo zadowolona. Dobra, mamy przeciwnika. Bardzo szybko go pokonujemy. 51 osób na mapie i lecimy dalej z tematem. Lecimy do sejfu. Szybciutko. O, tutaj kogoś mamy, proszę bardzo. Czyżby kroki jakieś? To jest dla mnie strasznie... Wow, te kroki są przerażające na trybie solo. Oddziały to jest jakąś tak większą pewność, mam grając oddziały. Samemu to wszystko może się wydarzyć. Ja pierdzielę! Ale się wystraszyłam, no! Oh my god! Ale czekam, ej, w ogóle masakra, ty widzowie, co to za odcinek? Ja cię kręcę. Wiecie co, mamy snajpę, nawet tam nie wchodzimy, wydaje mi się. Bierzemy to, zbieramy stąd manatki, szybko się jeszcze... Szampan wylewa się, to a mogę zjeść, a ten toś robi coś. O co tu chodzi? Dobra. Wypijamy, zjadamy apteczkę, leczymy się i... Słuchajcie, mam nadzieję, że nikt nas tutaj już nie zaskoczy. Okej, możemy w sumie wziąć teraz ten movement. Pompa jest, movement jest, ale nie spodziewam się. Znaczy, troszkę się spodziewałam, że tutaj może być ten chłop, ale nie aż tak. Dobra. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja na mapie. Czy tutaj będą się zbliżać do nas jacyś przeciwnicy? Na pewno tak, więc trzeba być po prostu... No, mieć oczy dookoła głowy. Okej. Wyszukujemy tutaj, proszę państwa, przeciwników. Ja po prostu nie chciałabym dostać snajpy, bo to jest najbardziej, czego się obawiam. Mamy skara mitycznego, mamy pompę, mamy snajpę, więc jesteśmy gotowi na walkę. Chciałabym po prostu jak najszybciej pokonać tych przeciwników. Aha, dobra. 110 udało się. I nie trafiłam, ale drugi strzał już nie trafiam. Trzeci strzał będzie mój. Uwaga. 110 i przeciwnik pokonany. I mamy jeszcze jednego rywala tam. Z tego co mi się wydaje, mignął mi się. Aczkolwiek nie wiem. Choć otworzyłabym sobie skrzyneczkę, żeby forty zdobyć. Wydaje mi się, że to by był bardzo potrzebny mi teraz przyrząd do wygrania. Okej. Spróbujemy sobie tutaj podejść i skaczemy, skaczemy, bo wiecie, na trybie wyzbudowania to właśnie z każdej strony można wyrwać snajpę. Choć szkoda mi, że nie udało nam się zadać headshota z tej snajpy, aczkolwiek będziemy jeszcze próbowali. Tutaj przeciwnicy mam wrażenie, że się wszędzie mogą kitrać i czekać po prostu. Słuchajcie, zrobimy podpuchę, rzucimy tutaj medalion i lecimy na jakąś górkę. 30 przeciwników przed nami, słuchajcie. Mapa się zwęża. Myślę, że tak nie powinniśmy się zbytnio wychylać. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że ktoś przyjdzie po ten medalion, a mi się uda go pokonać. Gdzie ten medalion dokładnie leży? Gdzieś tam. Dobra, uwaga. Widzicie? Już tutaj przyszedł po ten medalion ktoś. To dobra podpucha. Patrzcie to, 110. I dobijamy go prawie, tylko mam nadzieję, że on nam nie ucieknie.
bo on ma naprawdę bardzo mało HP. Udało nam się go obić do białego. I on tutaj gdzieś musi być. Mam go. On ma ten kurde mityczny przyrząd do uciekania. To jest najlepszy uciekacz. On się jeszcze nie spodziewa, że za chwilę dostanie snajpę. 110. Jeszcze jeden strzał. Kurde, uciekam, ale miał farta. Dobra, ale wiedziałam, że to jest fajny sposób na tutaj zachęcenie przeciwników, żeby podeszli pod ten medalion. Serio, to będzie spod przeciwników. Coś czuję, że dużo ludzi tutaj podbije. Okej. 19 ammo do snajpy, więc trzeba po prostu, mi się wydaje, naprawdę uważać. Szkoda, że nie udało nam się pokonać tego zioma. Serio, bo on już był mega obity. Już w końcowej fazie brakowało pewnie jednego z hita, żeby on padł. Boję się. Dobra, mamy chłopa. Idziemy, po prostu idziemy na niego, walczymy, nie ma na co czekać. Top 25, to mnie w ogóle nie jara. Ja chciałabym zrobić winka, bym była mega zadowolona, bo wiem, że już mam moc i siłę na to. On jest tutaj? On stąd uciekł. I ten chłop stąd uciekł chyba. No nie, no dzisiaj mi wszyscy uciekają. Normalnie porażka totalna. Mam nadzieję, że nie wyskoczy z jakiegoś krzaka i mnie pokona. Trzeba uważać w sumie na krzaki. 22 osoby. Okej, próbujemy dalej. Solo, solo, dam, diri, dam. Ciekawe, czy tutaj ktoś przyjdzie po ten medalion. Dobra, jakiś kolejny ziomek pokonany. 20 osób jeszcze do detonacji. Fortnite, tutaj jest medalion. Lecimy tam. Myślę, że będziemy po prostu, no, walczyć. 275 leży, udało się dać czystego headshota, w ogóle się nie spodziewałam. Bardzo łatwo i zwinnie nam to poszło. Bardzo dobrze wykorzystane ammo. Okej, mamy tutaj jeszcze jednego chłopa. Wow, no. Gdzie on jest w ogóle? Gdzieś tutaj tupta. Tupta sobie ziom. Myślę, że nie ma co się przejmować. Słuchajcie, lecimy na tutaj następny medalion i zobaczymy, czy uda nam się go pokonać. Ten ziomek wie, ja też o nim wiem i teraz kto będzie po prostu, wiecie, miał oczy dookoła głowy, temu się uda po prostu wygrać ten pojedynek. Top 18. Myślę, że to nadal ten medalion nam jest niepotrzebny. Lecimy na ten step, po prostu przemieszczamy się i próbujemy. Tak będzie wyglądać ta taktyka nasza. Okej, dobra. Miejmy nadzieję, że super bohaterka po prostu doprowadzi nas do zwycięstwa. 18, proszę państwa, ammo. No tutaj wydaje mi się właśnie na tym trybie solo to łatwo wyrwać snajpę, tym bardziej, że no tutaj się od razu likwiduje przeciwnika, bo jest 1v1. Dobra, i tutaj mamy jednego chłopa. I teraz tak, jaka taktyka na to? Ciekawe, gdzie on jest. On pewnie kampi w domku. I powiem wam szczerze, fajnie by było, jakby strefa nie była na niego. Tutaj gdzieś jest bitka, więc pasowałoby to wykorzystać. Nie widzę jeszcze nic. Okej, tego zostawiamy w spokoju. Gdzie jest ten drugi ogólnie? Nie mam pojęcia, jeszcze nie widzę przeciwnika. Znaczy no, oni walczą o ten medalion. Naprawdę, serio, nie wierzę w to. Idę tam. Nie, miejmy nadzieję, że uda mi się ich pokonać. Aczkolwiek boli mnie to, że nie mam fortecy. To by było coś pięknego, bo tak to jakąkolwiek mam jedyną możliwość tak naprawdę zabudowania się. Tutaj był na pewno jeden chłop i on uciekał. I gdzie on jest, to ja nie wiem. Tutaj też się bili. I ktoś wziął ten medalion? Nie, jeszcze nikt nie wziął tego medalionu. Tutaj na razie nikogo nie widzę, żeby się przemieszczał. Masakra. A ja nie otworzyłam save'a, wziąłam medalion. Idziemy. Próbujemy, walczymy, trudno. Idziemy tutaj na górkę i zobaczymy. Tam gdzieś się czaskają. Medalion. Jest jakiś medalion. Leci w naszą stronę. Okej. Ja na razie nie widzę nikogo. Tutaj gdzieś jest medalion. Bardziej przemieszcza się, to musimy go zaobserwować. Gdzieś się przemieszcza. To już gdzieś jest, dobra. Mamy go. Walka to jest. Na biało jest. To jest ten sam, ten movement. To jest coś chorego. Dobra, udaje nam się na szczęście go pokonać. Okej, mamy to. Top 10. I teraz już gramy na spokojnie. Nie wychylajmy się, po prostu czekajmy na ruchy przeciwników. Nie dostał. 110. Dobra, zlikwidowany. Tutaj mamy kolejnego ziomka. Poziomka. 110.
Dobra, udało się zlikwidować top 8 nasze. No, bardzo fajnie by było naprawdę zwyciężyć w tym pojedynku. Serio, bym była mega zadowolona i to takie porównanie. Słuchajcie, 3 lata temu, a teraz. Dobra, mamy chłopa. To będzie taki 1v1 na snajpy. Nie dostaje niestety, tam jest jeszcze jeden. Dobra, próbujemy dwóch chłopów, czyli już wiemy gdzie są, gdzie jest dwóch przeciwników, słuchajcie. Jeden jest na górce, a drugi tutaj jeszcze jest na plecach, to będzie już trzech. Okej, okay, mam nadzieję, że no, nie dostanę snajpy, bo Fort by mi naprawdę ułatwił sprawę. Czy on tutaj nadal siedzi, słuchajcie, w tym tunelu? Chyba mamy chłopa. Kolejny dostał bardzo dużo i gdzie jest ten tu na blisko i on się leczy. On się tak o po prostu leczy. No nie gadaj! Jaki fart! Top 5, no niestety nie mam zbytnie ammo. Nie mam apteczki. Jestem very low. Jezu, możemy się uleczyć. Ale fart! Jezu, ja to mnie tak serce boli normalnie. Masakra jakaś. To on ma bota, on ma bota. Nie ma co się stresować, ale presja. 110 dostał. Będzie się leczył. Snajpa, jedna snajpa, proszę, traf viva. 110 dostał. Ostatnia snajpa. 110. Znowu dostał 110. No nie mogę w niego trafić. Dobra, udało się go w końcu pokonać. Masakra jakaś. Top 4, słuchajcie. Ale niestety mam mało ammo. Boże, mało HP mam. Niestety nie mam jak się uleczyć. Trochę się stresuję, powiem wam szczerze. Naprawdę jest ciężko, ale próbuję. No, próbuję, próbuję. Może jeszcze jakoś nam się uda uleczyć. Masakra, serce bije jak szalone. Przysięgam normalnie. Szok totalny. Tutaj mamy chłopa. I tam w tej budowli mamy też chłopa. Skąd on strzela? Mam nadzieję, że ma leczenie jakiekolwiek. Dobra, top 3. Dobra, strefa nas goni. Totalna przewaga przeciwników, wydaje mi się. Mała ilość HP. Mam nadzieję, że uda mi się jednak pokonać przeciwników i wyciężymy, słuchajcie, i uda nam się zrobić winka na odcinek. Bym była bardzo zadowolona. 1 na 1. Wiemy, gdzie jest chłop, mamy strefę. Słuchajcie, trzeba to wykorzystać. O, udało się wygrać, mamy to, słuchajcie. I teraz przechodzą 3 lata później, udało nam się zrobić, wygrywamy do odcinku. Naprawdę to był bardzo emocjonujący dla mnie odcinek. Serio, zostawcie łapeczkę w górę, skomentujcie, obejrzyjcie sobie pierwszy odcinek z Fortnite'a na moim kanale, porównajcie ten progres, który się wydarzył do tej pory, wpadajcie na TikToka i ty Viva, wpadajcie na live'iki, które są praktycznie codziennie na kanale. No i dziękuję za odcinek, trzymajcie się, hej, do zobaczenia, piona, boom.